już 11. odsłona Dzienniczka 2016 i znów jesteśmy w Centrum Dowodzenia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Bo dobra wcale nie trzeba szukać daleko, wystarczy dokładnie się rozejrzeć, by zobaczyć je tuż obok siebie. Dzisiejszą stronę Dzienniczka zapisuje Basia, która czerpie z życia pełnymi garściami. Jak sama o sobie mówi, choć nie chodzi, to wciąż biega, a jej towarzysze pełni entuzjazmu biegają razem z nią. Myślę, że największa tajemnica miłosierdzia to jest być z ludźmi i naprawdę być z ludźmi. W sensie nie spotykać się z tłumem ludzi, tylko spotykać się z osobą, którą się spotykasz na co dzień i zobaczyć w niej właśnie jego. Właśnie w tych codziennych spotkaniach, w tych codziennych rozmowach. Czasem to jest jeden uśmiech, jeden kubek, spakowanie plecaka i pomóc mi w tym, żebym mogła wystartować w dzień, w podróż. Od urodzenia jestem na wózku z powodu błędu lekarskiego i często ludzie mnie pytają o to, czy generalnie no nie jest mi jakoś przykro, czy tam gdzieś nie mam żalu do Pana Boga. I gdybym powiedziała, że jestem szczęśliwa z tego powodu, że jestem na wózku, no to głupio byłoby, bo nie jestem szczęśliwa, ale na co dzień rzeczywiście widzę, że to jest jego plan i jego pomysł, bo tyle rzeczy, ile doświadczyłam, myślę, że nie doświadczyłabym, gdyby nie posadził mnie na tym tronie. Czerwono-pomarańczowym, pięknym w każdym razie. Tutaj było... Coś na kolana? Sam wsiadłem. Tutaj jestem w trudnym wieku. Był bardzo trudny czas w moim życiu i generalnie nie miałam gdzie mieszkać. Szukałam tego mieszkania i zamieszkałyśmy w szóstkę, no bo ja jestem, byłam szósta, ich było pięć. To była taka próba tego, czy w ogóle sobie dam radę, bo do tej pory mieszkałam wcześniej w takim akademiku, który był przystosowany i w ogóle wszystko tam miałam, takie cieplarniane warunki trochę. No i jak zamieszkałam w końcu w tym mieszkaniu, powiedziałam Panu Bogu, Panie Boże, ja to teraz Ci będę grubo ufać. Nikt Ci tak nie ufał, jak ja Ci teraz będę ufać. No i świetnie mi szło, ale tylko przez 2 miesiące, bo po 2 miesiącach ktoś zawinął mi wózek spod drzwi. Więc zaraz po tym, jak przypomniałam sobie wszystkie brzydkie słowa, które znałam wtedy, to mi się przypomniało o tym, że trzeba dziękować w każdej sytuacji i zaczęłam próbować dziękować. Z tym, że no mi dzisiaj, tak sobie o tym myślę, że to było tyle dziękczynienia i to wcale nie było takie super dziękczynienie. Dowiedziałam się od policji, że ten wózek jest nie do znalezienia, że generalnie nie ma numerów rejestracyjnych, w ogóle nie ma charakterystycznych znaków. No i napisałam na swoim koncie facebookowym wiadomość, że ukradli mi ten wózek, taka strasznie zła. No i odezwała się do mnie fundacja Malek, która się mną opiekuje do dziś, że chcieliby w ogóle założyć mi konto, żeby móc zbierać te pieniądze. I właściwie w ciągu 24 godzin uzbieraliśmy tyle pieniędzy, że starczyło na nowy wózek, ten, na którym siedzę, to on kosztuje około 12 tysięcy. Roczną rehabilitację, nowy materac, taki bardzo wygodny. A to się nie bez cienko, nie? Ja się poznałam z Basią, to chyba już było ponad 4 lata temu, tak mi się wydaje. Ja należałam do duszpasterstwa Beczka w Krakowie. Chodziłam na szpunt. I miałam tam jednego dobrego znajomego, który, jak się okazało, był też dobrym znajomym Basi i zorganizował po prostu wyjście na piwo. Tak się to nazywało, wyjście na piwo z Bachą, na które ja zostałam zaproszona. I tam tak się złożyło właśnie, że na tej posiadówie siedziałyśmy obok siebie, nawiązała się jakaś krótka rozmowa i wtedy też pierwszy raz miałam okazję pomagać Basi. Potem ja zostałam odpowiedzialną właśnie za jedną z grup beczkowych, szpunt, za grupę charytatywną. I Basia też wtedy zaczęła przychodzić do beczki i bardzo chciała pojechać na wyjazd integracyjny z którąś z grup. Nikt w ogóle nie zgodził się na to w duszpasterstwie, żeby Bacha mogła pojechać na któryś wyjazd. No bo że to jest skomplikowane, że wózek, że już wszyscy tam mieli porezerwowane ośrodki, było pełno schodów, też problem z transportem. No ja pomyślałam, że kurczę, jesteśmy grupą charytatywną, no to jak możemy nie zabrać niepełnosprawnej osoby na wyjazd integracyjny, w dodatku, która bardzo chce pojechać i która jest jak poniekąd naszą podopieczną, bo Basia tam była też wpisana w takiej tabelce osób, którym szpunt pomaga, no nie? No więc
Więc uparłam się i po prostu postanowiłam, że Basia pojedzie z nami. I przez chwilkę tam zawalczyłam o to. I to się udało. Byłyśmy razem w górach właśnie na tym wyjeździe. I tam chyba zaczęła się taka lepsza znajomość między nami. Ja potem już właśnie stałam się, można tak powiedzieć, takim stałym wolontariuszem odwiedzającym Basię. W ogóle nie traktuję tego jako wolontariat, tylko jako moją koleżankę, z którą się spotykamy i ja robię coś innego niż ze zwykłymi, może innymi znajomymi. Ale to jest dla mnie coś zupełnie naturalnego i nie traktuję tego jako jakąś pomoc charytatywną czy coś takiego, tylko codzienność. Trzeba rano pomóc Basi wstać, ubrać się i zrobić te wszystkie rzeczy, które robi każda prawdziwa kobieta, więc tego już chyba nie trzeba tłumaczyć. No i następnie jemy coś razem, czasami Barbara sama coś przygotuje, później możemy jeść to razem. To trwa trochę dłużej, ale jest na pewno dużo fanu z tym i możemy świetnie spędzić czas. Pomagamy z Basią dotrzeć na rehabilitację, dotrzeć do kościoła, gdzieś przetransportować się w mieście, no i robić takie rzeczy, które pozwolą jej normalnie funkcjonować w świecie, więc takie wszystkie dla mnie jest już normalne. Może moją mamę to dziwi, że ja robię takie rzeczy, ale dla mnie jest to już zupełna codzienność. A dla mnie, znaczy w sumie samo słowo miłosierdzie, no to było jakimś słowem, po prostu słowem, ale jak zaczął się właśnie ten cały fan ze Światowymi Dniami i z Rokiem Miłosierdzia i z tym wszystkim, to mówię, chyba coś więcej w tym jest. I jak zaczęły się rekolekcje na Łagiewnikach, to wtedy w ogóle zrozumiałam, że to jest taki event, takie wydarzenie. Miłosierdzie to jest coś, z czym człowiek powinien żyć cały czas. Tą miłością i tym miłosierdziem i do tego powinien dążyć i z tego najbardziej czerpać. A większość ludzi nie jest w ogóle tego świadoma, o co w tym wszystkim chodzi. I myślę, że te Światowe Dni mogą dużej ilości osób pomóc, uświadomić sobie, że właśnie o to chodzi w życiu. O miłosierdzie, o miłość. Ja osobiście w czasie Światowych Dni Młodzieży zamierzam zajmować się tym, żeby szukać tych, którzy na Światowe Dni Młodzieży nie przyjdą i mówią, że to nie dla nich, więc będę razem ze swoją wspólnotą szukać tych zagubionych owiec i mówić im, że to jest dla nich. Jedyne, czego oczekuję, to, że będzie bałagan i że nic, co ludzie chcą zaplanować, to im się nie uda, bo generalnie zasada jest taka, że im mniej się działa jakby z planem, tym bardziej działa Duch Święty, więc ja mam nadzieję, że będzie Franciszek, będę ja, to już będzie Pan Jezus na pewno między nami i że dużo ludzi go spotka, po prostu żywego Boga. Myśl przewodnia w moim życiu to jest list do Filipian. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia i tak rzeczywiście jest. No i staram się mimo tego wszystkiego, co mi gdzieś tam na co dzień jest trudno z taką codziennością zwyczajną, to staram się po prostu uśmiechać i być z ludźmi tak zwyczajnie na co dzień po prostu. Basia i jej przyjaciele udowadniają, że największą siłą napędową naszego życia jest miłosierdzie. A w kolejnym odcinku przekonamy się, że nawet jeśli wszystko wokół traci barwy, to właśnie miłosierdzie koloruje nasze życie. Do zobaczenia wkrótce.